przebudowa Jana Kazimierza dalej postępuje. Pojawiają się już nowe drogi rowerowe, a inwestycja jest realizowana już właściwie na całej długości. Jak to dokładnie wygląda w maju 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czesanosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad Jana Kazimierza. Ostatnio mieliście film Ordona, a dzisiaj film o Jana Kazimierza. I przy okazji teraz robimy sobie przecinek nad tą całą inwestycją, nad całą ulicą, bo cała ulica jest realizowana w ramach tej aktualnej przebudowy. I tu się faktycznie dosyć dużo zmieni w ramach tej inwestycji. Teraz będziemy sobie lecieć do samej ulicy Ordona, następnie przejdziemy sobie w drugą stronę z lotu ptaka. Jak coś macie podpisy do wszystkich ulic i strzałki, gdzie w którą te ulice mniej więcej się ciągną dalej, więc jak też możesz mniej więcej się też zlokalizować, patrząc również na mapki. No dobrze, to na co, czym polega przebudowa całej tej ulicy? A mniej więcej podobnie jak ulica Sokratesa, z tym, że tutaj nie będzie uspokojony ruch samochodowy. Tutaj głównie, znaczy uspokojony trochę będzie, bo się pojawi trochę więcej azylii, natomiast ważne jest to, że sama ulica będzie mieć cały czas po jednym pasie w każdym kierunku, będzie w większości miejsc po jednej jezdni. Z ważnych elementów jest to, że po stronie północnej powstaje nowa droga rowerowa i nawet ją tutaj w niektórych miejscach już faktycznie widać. Pomijając to, oczywiście trochę nowej zieleni się tutaj pojawi, nowe chodniki, nowy system parkowania, nie będzie już uliczek do parkowania, tak jak to miało miejsce tutaj jeszcze po lewej stronie. To wszystko zostało już usunięte, część tych parkingów już nie ma, część jeszcze zniknie, a wszystkie parkingi będą przeniesione na nowy system parkowania, czyli parkowanie równoległe. W ten sposób będzie parkowanie na całej długości ulicy Jana Kazimierza, podobnie jak na ulicy Ordona. Te miejsca parkingowe, jak to wcześniej wyglądały, całkowicie się teraz zmieniają. W ramach tej inwestycji też oczywiście będzie uporządkowany cały system, jeżeli chodzi o chodniki, wraz również z przejściami dla pieszych i azylami, tak jak powiedziałem na wstępie. No i rzecz jasna, nowe przystanki autobusowe tutaj będą wyznaczone, w sensie przystanki autobusowe będą w starych lokalizacjach, ale te będą z zatoczkami w tych miejscach, jak i również z pełnym oprzyrządowaniem, czyli oczywiście ławki, najprawdopodobniej również wiaty, no i najważniejsze, że będą drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami i będą też te specjalne krawężniki przystankowe. Więc tak, w dużym skrócie wygląda cała ulica Jana Kazimierza, jeżeli chodzi o tą przebudowę. Natomiast etapami jest ta cała inwestycja realizowana i choćby mogło się wydawać, że z które etapami jest to wszystko dobrane, to już może pierwszy etap jest całkowicie zakończony, bo się zaczął mniej więcej dokładnie rok temu, to nie, my nic bardziej mylnego. Inwestycja jest realizowana etapami i cała inwestycja zakończy się w 2025 roku, bo na cały czas dla wykonawcy przygotowano 20 miesięcy zgodnie z umową, która właśnie została podpisana w maju 2023 roku. Dolatujemy już powoli do ulicy Ordona i w tym miejscu możecie też zobaczyć, że jakieś już mniejsze prace się dzieją, już chodniki tutaj powoli się pojawiają, a na ulicy Ordona też trwają już większe prace, bo tam faktycznie aktualnie ruch się odbywa już dwoma jezdniami, jedną jezdnią tymczasową, drugą jezdnią już docelową, podocelową nawet asfalcie. Z kolei tutaj na Kasprzaka tramwaje już jeżdżą od dłuższego czasu, ale budowa się jeszcze prawie całkowicie nie zakończyła, nawet tutaj widzimy jeszcze jakieś barierki, które zostały ustawione technicznie, a nie docelowo. Z kolei w tym miejscu zetknijmy sobie tak na szybko na ulicę Ordona, też prezentuje i rozciąga. Ulica Ordona była ostatnio frezowana pomiędzy ulicą Wolską i Kasprzaka i w tym miejscu możemy faktycznie zobaczyć efekt tej inwestycji, jak również sama ulica Kasprzaka w tym miejscu uzyskała ostatnią warstwę asfaltu. No i co ważne, mamy już oznakowanie poziome, jeszcze niepełne, bo jeszcze brakuje czerwonego malowania na przejazdach rowerowych, ale już dosyć dużo się tego pojawiło. Tu mamy stary przystanek autobusa, którego w tym miejscu już teraz nie ma, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No i dalej mamy ulicę Jana Kazimierza w prawo, a z kolei patrząc dalej możemy zobaczyć ulicę Ordona i samą przebudowę, która aktualnie się dzieje bliżej Warszawy Zachodniej, całego torowiska kolejowego. Więc w tym miejscu właśnie trwa aktualnie przebudowa ulicy Ordona i o niej, jak chcecie obejrzeć film, to ostatnio mogliście zobaczyć również na moim kanale. No dobrze, w dzisiejszym filmie mówimy o Jana Kazimierza, więc się przekręćmy na Jana Kazimierza. I tutaj możecie zobaczyć, co się dzieje na pozostałym odcinku, czyli faktycznie trochę się to troszeczkę ciągnie. Zerknijmy sobie teraz na to wszystko z lotu ptaka.
Tutaj możemy dokładnie zobaczyć, że faktycznie na tym odcinku pierwszym przy ulicy Ordona aktualnie się najmniej dzieje. Tutaj powoli rozpoczynają się prace przy przekładaniu całych sieci podziemnych, jak i również powoli są zdecydowane w nowym kształcie chodniki, pojawiają się krawężniki. Z kolei na naszym odcinku właśnie widzimy trochę rur i innych elementów, które są niezbędne do właśnie przekładania całej sieci podziemnej w ramach nowej ulicy i w ramach nowej inwestycji. No i tutaj jeszcze ten odcinek na Kazimierza jest dwukierunkowy, natomiast na naszym odcinku już ulica jest tylko łącznie jednokierunkowa. W związku z tym aktualnie tutaj nie dojeżdżają już autobusy linii 255. Ta linia została zawieszona i najprawdopodobniej już nigdy nie wróci. Zamieni się w przyszłości w linię 105, a aktualnie tędy jeżdżą autobusy linii Z5. Nie jeździły podczas frazowania na Kasprzaka, ale teraz już na spokojnie jeżdżą. Linia Z5 jedzie stąd, robi takie sobie pełne kółeczko, jadąc z cmentarza wolskiego, następnie przejeżdżając właśnie ulicą Wolską czy Połczyńską, a kończąc swoją trasę jadąc właśnie przez całe Odolane, tak jak teraz lecimy dronem. Więc tak mniej więcej to wygląda. No tutaj jak widzicie jest tylko łącznie jedna jezdnia, więc siłą rzeczy nie da, znaczy jedna jezdnia, jeden pas właściwie, więc tutaj siłą rzeczy nie ma sensu wprowadzenia ruchu wahadłowego, bo aż tak dużego tutaj ruchu nie ma, a można na spokojnie sobie tutaj ominąć i pojechać na okrągło, więc dlatego też tak aktualnie została zrealizowana ta cała sytuacja, jeżeli chodzi o granicy ruchu. Ale jak widzicie faktycznie prace tutaj trwają, głównie na tym odcinku w tym miejscu trwają prace przy wyrównywaniu już terenów, likwidacji właśnie starych miejsc parkingowych, likwidacji starej nawierzchni i powoli zarysowaniu nowego układu drogowego. W ten sposób to jest aktualnie tutaj realizowane. No i co ważne, aktualnie zostały w różnych miejscach widoczne tymczasowe przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych są ładnie oznakowane, jeżeli chodzi o oznakowanie pionowe, natomiast jeżeli chodzi o oznakowanie poziome, to jest tragiczne i właściwie tego nie widać. Na naszym odcinku prace się rozpoczęły już troszeczkę więcej, czyli za ulicą Sowińskiego i tego tutaj w tym miejscu możemy zobaczyć już nawet poszczególne rzeczy jak nowe chodniki, pierwsza warstwa asfaltu, przystanki autobusowe docelowych, lokalizacjach zatoczki, czy nawet drogę rowerową z pierwszą warstwą asfaltu, co mnie faktycznie miło i pozytywnie zaskoczyło w tym miejscu. Również mamy już powoli zadecydujące się nowe miejsca parkingowe, ale jeszcze oczywiście nie oddane do użytku, więc tam w teorii nie można parkować. Natomiast tutaj, pomimo tego, że już faktycznie w teorii są dwie jezdnie, czy dwa pasy w każdym kierunku, no to cały czas oczywiście ruch samochodów wypływa się tylko w jednym kierunku, a tego na tej drugiej części jezdni w tych miejscach po prostu parkują samochody z placu budowy. Na naszym odcinku cały czas się ciągnie oczywiście droga rowerowa do Chubańczyków i jeszcze na krótkim odcinku dalszym, a na ostatnim odcinku tylko łącznie jest zawrotka dla głównie pojazdów ciężarowych, które tam dojeżdżają do różnych swoich posesji i po prostu do swoich miejsc docelowych. Więc tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o ten element. No i dolatujemy już mniej więcej właśnie do samej końcówki w tym miejscu. I tutaj jest właśnie ta przygotowana zawrotka i też zwróćcie uwagę, że tutaj już faktycznie całkiem ładnie jest zrealizowany sam układ drogowy, jeżeli chodzi o nowe chodniki i nawet w tym miejscu zostały posadzone pierwsze nawet drzewa, więc to też jest dobra informacja. Przejdźmy się teraz z lotu ptaka tak trochę niżej, dokładnie oglądając te wszystkie szczegóły. W tym miejscu możemy zobaczyć jeszcze raz te drogi rowerowe. Przejedziemy się jeszcze po nich na dzisiejszych ujęciach. Widzimy już te nowe azyle, pierwszą warstwę asfaltu drogi rowerowej, miejsca parkingowe, które się ładnie zadecydują, no i właśnie nowe przejście dla pieszych. Tu też pojawia się z kolei nowy przystanek autobusowy, już taki docelowy, a nie tymczasowy właściwie, jak miało to miejsce już od dłuższego czasu dla linii 255. Z kolei dalej na dłuższym odcinku możemy zacząć kolejny azyl, zjazdy z drogi rowerowej na drugą stronę ulicy Jana Kazimierza, tak aby faktycznie rowerzyści mogli na spokojnie wjeżdżać i zjeżdżać ze swojej drogi rowerowej. No i pobiedzimy też oczywiście dojazdy do posesji, które cały czas są utrzymane na całym momencie realizowania tej inwestycji. Co ważne, sama ulica Jana Kazimierza z mojej perspektywy nie jest ulicą, która potrzebuje jako specjalnie zazielenienie, ale jeżeli chodzi o uporządkowanie ulicy wraz z wprowadzeniem tutaj drogi rowerowej, to faktycznie tego brakowało. Nowe chodniki tutaj też są bardzo potrzebne, już nie mówiąc oczywiście o nowych przystankach autobusowych, które były no co najmniej tragiczne. Nawierzchnia asfaltowa też była o pomstę do nieba, więc ogólnie tą inwestycję z mojej perspektywy osobistej, subiektywnej oceniam jako bardzo pozytywną. No ale tak jak powiedziałem, to jest własne tylko i wyłącznie moja opinia. Przejdźmy kolejne skrzyżowanie i tu możemy zobaczyć, że prace są właśnie na mniej zaawansowane. Tutaj jeszcze niedawno był budynek, który został wyburzony z kolei, a na naszym odcinku możemy zobaczyć, że faktycznie głównie prace trwają przy likwidacji tych starych miejsc parkingowych, tych placów manewrowych, uliczek technicznych. Ruch pieszy jest ograniczony dookoła, żeby faktycznie chodzić tego całego placu budowy. Ale jak widzicie, na tle całkiem pokaźna przestrzeń. Tutaj będą takie nowe łąki, trochę kwietne w tym miejscu zlokalizowane i przestrzeń z drzewami, no i oczywiście drogą rowerową. Natomiast tutaj nie będzie jakichś większych barierów. W przyszłości, w teorii, w tym miejscu była planowana droga, trasa tramwajowa. Z tego co wiem,
W związku z tym, jak aktualnie oddalane się rozwijają tramwaje warszawskie, zażegnały tego pomysłu i trochę to inaczej będzie zaplanowane, jeżeli chodzi o zorganizowanie tutaj dobrego, wysokopojemnego środka transportu, bo na przykład nowe 5 linii metra nie przewiduje żadnej stacji metra na Odolanach, więc to też taki ważny element, o którym faktycznie w sumie warto powiedzieć, że trochę miasto jakby chce zapomnieć o tej przestrzeni, a to jest tak mimo wszystko sam środek woli, chociaż cały czas koleje rzeczywiście nie chcą odsprzedawać tych wszystkich terenów, no to i tak on się naprawdę całkiem potężnie i potężnie urbanizuje w tym miejscu. Lecimy dalej już nad kolejnym odcinkiem, jak widzicie już coraz to mniej prac, no głównie są podzielane te stare warstwy asfaltu, jest to wszystkie wyczyszczone, a na kolejnym odcinku już tutaj odtąd ta inwestycja wygląda trochę inaczej, a mianowicie głównie prace trwają przy początkowych i pierwszych pracach przy wkładaniu całej sieci podziemnej. Aktualna organizacja ruchu, która jest zamknięta, jeżeli chodzi o tę całą ulicę, ma się zakończyć dopiero 30 czerwca 2024 roku, więc jeszcze na spokojnie tutaj ta inwestycja będzie wyglądać, jak wygląda. Także w skrócie, kolejny etap, kolejny odcinek jednokierunkowej ulicy Jana Kazimierza dopiero będzie za jakiś dłuższy, naprawdę dłuższy czas, więc tutaj właściwie nie ma co się bać, że za chwilę ponownie cała ulica będzie zamknięta. No, linia Z5 już jeździ jednokierunkowo i chyba tak to już pozostanie do samego końca budowy. No tutaj na dalszym odcinku możecie zobaczyć, czy faktycznie w tych miejscach jest nowa nawierzchnia asfaltowa, jak właśnie tutaj, ale w zdecydowanej większości miejsc jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o plastry asfaltu ponaklejane na jednej i drugiej warstwie. Co ważne, w ramach tej inwestycji jeszcze nie tylko łącznie miejsca parkingowe w dużej ilości znikają, również znikają wszystkie lewoskręty z całej ulicy zostaną zlikwidowane. No wiąże się to też z tym, że po prostu kiedyś te lewoskręty były bardziej potrzebne w tym miejscu dla pojazdów ciężarowych. Teraz ich tu cały czas trochę jest, ale nie jest ich aż tak dużo, jak to miało miejsce kiedyś. Tymczasem teraz przejdźmy się, podobnie jak na ulicy Ordona, przez całą nową ulicę Jana Kazimierza, więc zobaczycie, jak to wygląda na starym odcinku, jak to wygląda na nowym odcinku i również możecie się z bliska bardziej przyjrzeć się tej starej nawierzchni asfaltowej, która, jak widzicie, no nie jest w najlepszej kondycji. Przejście dla pieszych, jak widzicie, stare miały azyle, więc były całkiem nawet ładnie oznakowane, natomiast jezdnie są naprawdę bardzo szerokie, ale żeby były tak samo szerokie i tak samo wygodne, no to już aż tak bardzo niestety w tym miejscu nie jest. Jak widzicie, to jest lewoskręt, ten lewoskręt właśnie zostanie całkowicie zlikwidowany, bo żadnego lewoskrętu na tej ulicy nie ma być pozostawionego w ramach tej inwestycji, więc no to faktycznie jest na minus, jeżeli chodzi o te prace. Jedziemy, jak widzicie, tutaj jest całkiem wygodny asfalt, film jest przyspieszony dwukrotnie, więc nie jest aż tak źle, ale w tych miejscach trzeba uważać, bo faktycznie znajdują się dziury w asfalcie, jest tam wsypany różnego rodzaju żwir czy piasek, ale no wiadomo, że i tak zawieszenie w ten sposób można sobie trochę co najmniej zepsuć. Jedziemy dalej i jak widzicie, cały czas jedna jezdnia, właściwie pół jezdni jest w tym miejscu dostępne. Też zobaczcie, jak wygląda to oznakowanie tych przejść dla pieszych. W niektórych miejscach jest zupełnie w innej lokalizacji żółto-pomarańczowe przejście dla pieszych namalowane, a gdzie indziej jest faktycznie przejście dla pieszych ze znakami pionowymi. Więc no trochę kiepsko jest w tym miejscu poustawione, że nie wiadomo co, gdzie i jak jest, no bo powinno być raczej tak całkiem sensownie poukładane, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak organizacja ruchu w tym miejscu wygląda i żeby nie dało się po prostu w tym miejscu pomylić. No, wiemy też, że na przykład na Gagarinę, jak były prace realizowane, to tam faktycznie też trochę było kiepsko z tym organizacją ruchu, jeżeli chodzi o te tymczasowe, no ale już tamta inwestycja się właściwie kończy, więc miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie gorzej, a na pewno będzie coraz to lepiej. Z kolei teraz przejdźmy się na tym ostatnim odcinku i zwróćcie uwagę, że tu faktycznie jest ta zawrotka. Tutaj jest ogólnie bardzo duże zapylenie, bardzo duże piasku, tutaj właściwie żaden pojazd ciężarowy w tym momencie już nie dojedzie, bo jest po prostu to środek placu budowy, ale dojazd do pozycji w tym miejscu jest utrzymany poprzez przejazd przez plac budowy. Natomiast co ważne, tutaj chociaż nawierzchnia się znajduje, to jest to wszystko pod dużą ilością piachu. Zetknijmy sobie teraz na sam koniec na drogę rowerową. No i tak mniej więcej ona wygląda, jak widzicie, ma już pierwszą warstwę asfaltu, oczywiście to jeszcze nie jest ostatnia i nie jest jakkolwiek pomalowana, więc de facto to nie jest jeszcze droga rowerowa. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam również do zostania patronami Awiznosza. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny film z przebudowy na Kazimierza pojawił się za 2 miesiące. No i mam nadzieję, że już trochę więcej będzie zaawansowania, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i już cała Jana Kazimierza będzie prawie całkowicie rozkopana i będzie likwidowane kolejne miejsce parkingowe. No nie, oczywiście tego nie życzę. Ale i tak, do zobaczenia już długo. Cześć!